Jak powiedziałem, po pierwsze ustanowienie prawidłowych priorytetów, a po drugie przyjęcie uzdrowienia duszy, są to takie dwa klucze do rozwoju, realnego rozwoju życia seksualnego w małżeństwie. O priorytetach powiedziałem, natomiast uzdrowienie duszy to przede wszystkim praca nad poczuciem własnej wartości i samoakceptacja, bo tak naprawdę wtedy, kiedy my jesteśmy ludźmi realnie dowartościowanymi w Chrystusie, i zobaczcie, to się wszystko ze sobą mega wiąże. Nasze dowartościowanie, nasze wyjście z różnego rodzaju zaburzeń, poniżenia, takie uzdrowienie powoduje, że nasze życie seksualne zostaje oczyszczone. Bo ja muszę być człowiekiem, który sam siebie akceptuje, ja muszę czuć swoją wartość, abym ja mógł siebie seksualnie podać. Rozumiesz? Ja nie mogę inaczej. To jest mega ważna rzecz. W małżeństwie życie seksualne, jak powiedziałem, musi przenikać wzajemną relację i to musi być wytworzona taka kultura. Nie można tego odkładać lub dyskredytować. Nie można tego złożyć na jakieś odcinki czasu tylko, odcinki życia. To trzeba przez cały czas... manifestować między sobą. Musi powstać kultura stałej stymulacji seksualnej. To są słowa, to są gesty, to są dotyki, to są żarty, to są szereg różnych rzeczy związanych z kształtowaniem przestrzeni seksualnej. Niech to płynie po prostu w tym małżeństwie. Nie jesteście na to ani zbyt dorośli, ani zbyt poważni. Zresztą nie próbujcie nigdy. Nigdy nie spoważniejcie w jakiejś sferze seksualnej. Nigdy się nie zestarzejcie w tym wszystkim, rozumiesz? To tak nie ma. Manifestujcie swoją płciowość do siebie nawzajem w małżeństwach. A gdy jeszcze nie masz męża czy żony, to już dzisiaj nabieraj tej kultury, która ma wpłynąć tak. Rozumiesz? Już się tego uczy, to tak ma być. Jak wejdziesz w to małżeństwo, żebyś szedł z takim właśnie potencjałem. Że to jest wzajemna stymulacja. W życiu seksualnym małżonków nie ma tabu. Nie ma czegoś takiego jak... jakieś formy ograniczeń. Słowo Boże mówi, że dla czystego wszystko jest czyste. Mnie często ludzie pytali, co wolno, co nie wolno. To nie tak. To nie tak działa. Nie ma co wolno, co nie wolno. Wszystko na to zgodzi się współmałżonek i nie jest dla niego krzywdzące, jest dozwolone. W ogóle nie ma pojęcia dozwolone rzeczy w sferze seksualnej, dozwolone, niedozwolone. Ja w ogóle masę przeczytałem, polskie przełożone na język polski, przeczytałem wszystkie książki z tym związane. W ogóle wszystko, co o małżeństwie było napisane, przeczytałem. Do pewnego czasu potem przestałem czytać, bo mówię, już nie mam o czym czytać. Już wszystko wyczytałem, mówię, i w ogóle tak, 80% to jest głupota. Głupota. Seks taki to jest od Boga, seks taki nie jest od Boga. Rozumiesz? Że seks klasyczny jest od Boga, proszę Ciebie, seks oralny to od Boga nie jest. Od Boga seks oralny nie jest. A seks analny to już jest w ogóle Sodoma i Gomora. Człowieku, już seks analny to jest dramat jakiś. Ja mówię, a jaka jest różnica między takim seksem a takim? Jak oni chcą mieć seks analny, to dlaczego mają nie mieć seks analnego? Bo co? Bo to się Bogu nie podoba? Czy ty jesteś chory na głowę? Bóg stworzył pochwę i stworzył odbyt. Przynajmniej ja tak mam. Taką wiedzę. No nie to, żebym pochwę miał zaraz. Ale to są rzeczy... Życie seksualne to jest manifestacja płciowości. Jeżeli małżonkom odpowiada... jakaś forma seksualna, tak, która podnosi ich życie,
buduje ich relacje i miłość, to czego w to mieszać wolno, nie wolno? Prądem się nie razić. Kiedyś jeszcze tam, jak byliśmy na Kasprzaka, kolektę zbieraliśmy, ktoś z kieszeni wziął, wyciągnął, proszę ciebie, ten paragon za wibrator i wrzucił. To prorocze w ogóle było. My to wyciągnęliśmy później i ktoś tam, a ten, co kolektę zbierał, już nie pamiętam, kto to zbierał, mówi, ty, tu jest za wibrator. I to jeszcze ja mówię, dobra, za wibrator, już mówię, dobra, już wiem, Panie Boże, w którą stronę mamy iść. Dzwoni tam za jakiś czas ten brat od tego wibratora, to ja, mówi, kupiłem wibrator, chciałem, żeby nam było dobrze z żoną, żona mnie ochrzaniła, to w ten paragon mnie wpadł tam, w ten, co zrobić, z Agatą gadamy, wtedy byłem na wyjeździe, Agata dzwoni, ty dzwonił ten, ja mówię, no powiedz, że od niego odkupisz, mówię. Tak? No tak. No to wolno mieć wibrator? Ja mówię, ty, dla mnie to chciej to mieć trzy. Co mnie wibrator twój obchodzi? Ty uważasz, że Bóg ma problem z wibratorem? Miłośnie to kupce taki, żeby sąsiadów nie budził. Żeby to nie była taka maszyna, człowieku, rozumiesz, na 6 baterii L14, tylko ty normalnie, no bo tak, no nie wiem, no masz, chcesz tak mieć, tak masz z mężem, jesteś, masz męża, jesteś żoną, no nie wiem, może w ogóle mąż gdzieś wyjeżdża za granicę, chcesz mieć wibrator, miej, na zdrowie. Co Bogu do wibratora twojego? Bóg jest Bogiem miłości, człowieku. Rozumiecie, co w ogóle ludzie to w głowę sobie taki program wgrali, rozumiesz, że w ogóle oni co w seksie, co wolno, co nie wolno. Wszystko wolno, dla czystego wszystko jest czyste. Jeśli nikogo, tak, twoje życie seksualne z twoją żoną czy z twoim mężem, ono nie niszczy, o co ci chodzi? Miłość bliźniemu zła nie wyrządza, są proste zasady, proste, tak? Mam mieć taki seks z moją żoną, żeby zła nie wyrządzać. Właśnie, prądem się nie razić, proszę ciebie, i żeby sąsiadom nie powypadały szyby z okien. I to wszystko. Co my to w ogóle rozumiesz? Oto zasady w ogóle chrześcijańskiego seksu. Co to? Bo ludzie to mają w głowach w ogóle cały czas prawo, non-stop prawo, non-stop prawo, non-stop prawo. Co mi wolno, co mi nie wolno, co mi nie wolno, co mi nie wolno, co mi nie wolno. Nie wiem, co ci wolno, co ci nie wolno. Spytaj żony, czy pytaj męża. Ty mnie pytasz? Mnie? Nie chciej, żebym ci powiedział moje poglądy na ten temat, bo po prostu będziesz musiał post wziąć. Schematy w życiu seksualnym to jest klatka dla małżeństwa. Klatka to jest załadowanie się w klatkę. Rozumiesz? Załadowanie się w klatkę. Schematyczne działanie. Życie seksualne małżonków, ono musi być szerokie, głębokie, pełne wyobraźni. Rozumiecie? Jak w ogóle paleta barw i tyle. I nie ma dla was granic. Tam nie ma granic. Rozumiesz? Tak jak w wierze, tak jak w ogóle w bliskości z Bogiem. Ja się pytam, a jaka jest granica bliskości z Bogiem? Ja chciałbym takie coś usłyszeć od takich filozofów, co opowiadają, jaka jest tam granica w życiu seksualnym. Jaka jest granica bliskości z Bogiem? Kiedyś jadę autobusem i mam nieodpartą potrzebę w ogóle podniesienia rąk i głośnej modlitwy w innych językach. Taki był szmer w tym autobusie. Podniosłem ręce. Cisza była aż do Warszawy. Cisza? W ogóle wiesz. Jakbym się uparł, to bym jeszcze zszedł, proszę ciebie, po autobusie, to jeszcze by mi za bilety dali. Proszę ciebie. Ktoś powie, to nie na miejscu. Ja nie wiem, czy nie na miejscu. Co to jest na miejscu, czy nie na miejscu? Idź powiedz Bogu, że to nie na miejscu było. Idź powiedz Jezusowi, co wielkim głosem chwalił Boga, człowieku. Rozumiesz, i wszyscy uważali go za wariata w tamtych czasach. Proszę bardzo, idź ją powiedz.
Idź powiedz mężowi i żonie, pro ciebie, że są granice w ich życiu seksualnym, że tak wolno, a tak nie wolno, że taka pozycja, noga tu, a noga tam, człowieku, i że w ucho też nie wolno, bo to jest grzech śmiertelny. Ona może stracić słuch. Rozumiesz? Ja słyszałem już takie głupoty, takie głupoty, i ludzie to potem podłapują. Kiedyś była taka gazeta Brawo się nazywała dla młodych, ludzie tam takie pytania zadawali. Czy jeżeli połknę spermę mojego narzeczonego, to zajdę w ciążę? Czy jak się wytrę jego ręcznikiem, to zajdę w ciążę? W chrześcijaństwie takie pytania zadają, rozumiesz? Czy to wolno, tego nie wolno? Co się stanie? Nic ci się nie stanie, jak połkniesz spermę męża. To jest białko. Będziesz miała lepszą cerę. Proste jak drut. Ludzie pytania zadają, jakby w ogóle nie myśleli. Jakby nie myśleli. I siedzą i się patrzą. Ja mówię, co ci jest? Szok. Seks wymaga inwencji twórczej i odwagi. Żeby umysł mógł czytać na poziomie seksualnym, to musi być wolny od śmieci, jak powiedziałem. Trzeba zatem stworzyć seks w głowie, przestrzeń z tego seksu. I tego nie wolno się bać i przestać to spychać na margines jakiś życiowy. I głupot światowych słuchać. I uważać rzeczy za grzeszne, które są czyste. Pokazuję wam, co religia zrobiła z głów ludzkich. To religia wszystko zrobiła. Religia. Dlatego tak tego nienawidzę. Rozumiesz? Wprowadzili ludziom do głów programy. W każdej dziedzinie. Wolno, nie wolno. Złe, dobre. A potem mówią, żyjemy w czasie łaski. Ja mówię, nie wy, ja tak. Ja tak. Ja się czasami czuję jak ostatni sprawiedliwy. Człowieku. Tak się czasami czuję. Taki film jest z Bruce'em Willisem, Ostatni Sprawiedliwy. Zawsze jak go oglądam, to sobie siebie wyobrażam. No bo taka jest jatka zrobiona w głowach ludzkich. Zobaczcie. Trzeba w sobie myśleć seksualnie. W sobie. Wyobrażać sobie różne sceny seksualne z mężem i żoną. Rozumiesz? Trzeba mówić do siebie prowokacyjnie, rozmawiać w małżeństwie prowokacyjnie, proseksualnie. Nabrać takiego języka swojego prywatnego, którego nikt na świecie nie będzie znał, tylko ty i twoja żona. Rozumiesz? Tak jak masz swój język z Bogiem, którego nie zna nikt inny, tylko ty i Bóg. Tak musisz mieć swój język z żoną, której nie będzie znał nikt, tylko ty i twoja żona. Czy tam ty i twój mąż. Trzeba się adorować. Kręcić się wokół siebie. Podrywać się. Ludzie myślą, że jak są małżeństwem, to już jest koniec. Teraz już się nie podrywamy. Po co? Stary to jest dąb Bartek. Rozumiesz? On ma 900 tam ileś lat, jak ostatnio go liczyli. 920. Stary. Nie ma stary. Nie ma stara. To nie jest epoka kamienia łupanego. Ja ostatnio widziałem w internecie człowieka epokę kamienia łupanego. Dwóch się spotyka, obydwaj poszli na randkę z pałami. Jeden przywalił kobiecie w głowę i ociągnie za włosy. Taka randka, epoka, a drugi je ciągnie za nogę. A tamten mówi, nie ciągnij za nogę, bo ci piachu naleci. O człowieku, my nie żyjemy w epoce kamienia łupanego. Tu trzeba, co? No okropnie, ale tak robią ludzie na poziomie seksualnym, jak są już długo w małżeństwie. Stary, stara. Rozumiesz, o co chodzi?
Takiego, to jest szok, ale tak ludzie robią. Ja nie chcę, żeby małżeństwa tak wyglądały. Ja mam sprzeciw wobec tego. Rozumiecie? Sprzeciw. Ja mam sprzeciw. Ja nie mam zgody na takie małżeństwa. Stary, stara. Adoracja wzajemna. Do końca dni. Do końca dni. To trzeba w głowie zrobić, a potem wprowadzić w życie. Rozumiecie? Tak jak nie mam zgody na to, że między Bogiem a Jego człowiekiem następuje czas stagnacji. Nie mam na to zgody. O, ja już chodzę tyle z Panem. Kiedyś też byłem taki gorący, a teraz co ci się stało? Wyrwał ci ktoś kręgosłup duchowy? Co ci teraz jest? Prąd ci ktoś odłączył? Za mną nie jeden chodził. Tak, będziesz długo z Panem, prąd ciebie też tak będziesz miał. Prawie 20 lat z tym Panem jestem i tylko mnie nakręca wszystko. Jestem bardziej nakręcony. Jestem bardziej nakręcony niż 20 lat temu. Niech, rozumiecie? Pamiętajcie bardzo ważną duchową zasadę. Bóg nie ma wnuków. To jest bzdura. Bóg ma tylko synów i córki. On nigdy się nie starzeje. Człowiek Boży nigdy się nie starzeje. I w małżeństwie nie można pozwolić, żeby intymność się zestarzała. W ogóle nie można powiedzieć, żeby małżeństwo się zestarzało. Żeby zamieniło się w coś, czym ono nie jest. Rozumiesz? Jeśli już to małżeństwo zaistniało, to niech to małżeństwo do końca płonie. Bo jak ma nie zaistnieć, niech nie zaistnieje i koniec. Ale jak jest, to niech ono płonie. Bo jak nie, to nie ma sensu. Po co to małżeństwo całe? Toć można bez męża, bez żony. Rozumiesz? Ale jak jest mąż, żona, prosi ciebie, to niech płonie. Jak już się robi ognisko, to niech to ognisko płonie. Jak nie robimy ognisko, to nie robimy ogniska, toś można żyć bez ogniska, rozumiesz? Wszedłem na górę, zjadłem półkę serwy na zimno, jest dobrze, no, tak? Ale jak już ma być ogień, niech będzie ogień, tak? Bo małżeństwo ma płonąć, dlatego trzeba się adorować, trzeba stymulować się wzajemnie, wpływać na siebie, na poziomie emocji, na poziomie myśli, na poziomie słów, na poziomie ciała, wpływać, szukać siebie nawzajem. Nie patrzeć, proszę ciebie, co ja muszę, czy co ja nie muszę, mam spełnić teraz małżeński obowiązek. Spełniamy teraz małżeńskie obowiązki. Jakie my spełniamy małżeńskie obowiązki? No wiesz, tylko mnie nie budź. Jak skończysz, to mnie nie budź. Trzeba się podrywać, dotykać. Rozumiesz? Nie będzie wtedy zdrad małżeńskich, nie będzie dziwnych rzeczy. Rozumiesz? Facet w życiu nie będzie chodził zdrowo, bo ja mówię o zdrowym facecie. Zdrowy facet nigdy nie będzie chciał iść gdzie indziej, tak? Nie będzie chciał iść do innej kobiety, jeżeli w domu on będzie miał normalnie wszystko jak trzeba. W życiu mu to do głowy nie przyjdzie. Powiedzieć wam coś? Diabeł go nie będzie nawet atakował. Bo nie będzie miał jak. Rozumiesz? Facet wychodzi z domu i ma pełny żołądek i puste jaja, to na 100% będzie wszystko dobrze. Rozumiesz? Oto prawa tej ziemi. A wszyscy, a! Ale oto prawa. Bóg je wymyślił. Aha. Ludziom to się grunt spod nóg usuwa. Mówi, taki Bóg jest. Ja mówię, no, jeszcze nie wiesz, jaki jest do końca. Sam nie wiem, człowieku. Raz jest murzynką, raz Indianinem. Z tego, co w chacie pokazywali. Potrzeby oczywiście mężczyzny, seksualnej kobiety są nieco inne. Dla mężczyzn seks to jest naturalność. Facet to jest, ma w pewnym sensie, dla niego to jest naturalność. Między 2-4 dni normalnie facet ma taki poziom nasienia, że on w ogóle
ma to w sposób naturalny. Tak, że mógł pożary gasić, zgadza się. I to faceta wcale nie trzeba specjalnie wielkich zachęt. Rozumiecie? On nie potrzebuje na tym poziomie mieć zachęt. On po prostu ma takie coś w mózgu. Dlatego na przykład, jak zbadano od strony socjologicznej zdrady mężczyzn i kobiet, tak? To większość mężczyzn to nie wchodzi w żadne romanse. Oni nie wchodzą w romanse, bo oni nie szukają romansów żadnych. Rozumiecie? Facet nie szuka romansu. Facet chce zrzucić nasienie. Ktoś powie, ty, to jest straszne. To nie jest, no nie wiem, czy to jest straszne, no kurczę, no takie jest. Takie coś jest. Facet tego szuka. Wiesz, o co chodzi? I on w ogóle, jego nie interesuje dalszy związek gdzieś tam. To nie. Jeżeli zbadano zdrady kobiet, to one wchodziły w romanse. Bo one szukały czego? Poczucia bezpieczeństwa. No i ona szuka poczucia bezpieczeństwa. On chce zrzucić nasienie, a ona chce poczucia bezpieczeństwa. Rozumiesz? O, to takie coś jest. Od strony w ogóle naturalnej. I teraz jak połączyć na poziomie seksualnym te dwie potrzeby? No można połączyć te dwie potrzeby. Bardzo ładnie i prosto. Facet, jeżeli widzi, tak jak już o tym uczyłem, cichego i zachęcającego ducha w kobiecie, tak? Ona jest dla niego pewnego rodzaju przestrzenią, gdzie on może osiąść w jakimś sensie, tak? To on z automatu stworzy jej poczucie bezpieczeństwa. Rozumiecie? On z automatu to zrobi. I cały czas mówimy o zdrowych ludziach, nie mówimy o chorych główkach. Bo chore główki to do uwolnienia, na terapię i rozumiecie. Mówimy o zdrowych, o zdrowym związku mężczyzny i kobiety. Dla kobiety seks to jest pewnego rodzaju wytwór emocjonalny, on musi powstać. Bo inaczej to ona może mieć seks, tylko że ona jakby nie ma w związku, tam nic się nie dzieje w związku z tym. I teraz facet musi na przykład taką rzecz wiedzieć, że kobieta, ona jakby inaczej ją się obsługuje niż jego. On jest prosty w obsłudze, w ogóle facet jest bardzo prosty w obsłudze. Facet jest prostszy niż kobieta. W ogóle, naprawdę. I myśli prościej, i czuje prościej. Rozumiecie? Natomiast my musimy zrozumieć, że mężczyzna w seksie bierze, więc musi nauczyć się dawać. Czego muszą się nauczyć mężowie? Dawać. Bo on naturalnie jest biorcą. Dla niego nie ma... Bycie biorcą to jest tak naturalne, jak w ogóle... Bo odetchnąć powietrzem, to jest biorca. Tak? Normalnie facet jakby szedł po takiej linii naturalności, tak? No to co, to jest dla niego akt seksualny? No ile? 5 minut, 8? I koniec, no i 10. Wiesz, o co chodzi. To już jest mistrzostwo świata. I teraz narodzony z Bożego Ducha mężczyzna musi co zrobić z bańką? Zacząć sobie tą bańkę przerabiać, czyli... Tak? No niestety, ja nie doprowadzę mojej żony do orgazmu w te 5 minut. No. Tak? To teraz ja muszę zrobić tak, ja muszę tak przełożyć w ogóle swoją mentalność, tak? Żeby to, co jest dla niej ważne, dla niej istotne, stanęło na pierwszym miejscu. Czyli mężczyzna w ogóle musi zrobić taki przewrót w sobie, że jej orgazm, jej zadowolenie jest number one. Rozumiesz? Number one. On musi się o to modlić. On musi w ogóle w tą stronę iść. Tak? Bo miłość nie szuka swego, czyli on ma szukać jej. I w życiu seksualnym też tak ma być. Wiecie, że na przykład do dzisiaj w żydowskim prawie jest takie prawo rabinistyczne, że jak żona nie jest zaspokajana przez męża, to może iść do rabina złożyć wniosek o rozwód.
bo on mnie nie zaspokaja seksualnie, ona mu robi proces rozwodowy i koniec. I ona mu musi, rozumiesz, nie mam satysfakcji, może tutaj nie działa jak trzeba. Rozumiesz, Rebe, ty mu coś zrób. Tak? Bo on się dotknie, jest po zawodach. No i co teraz Rebe? No Rebe musi coś zrobić. No. Można sobie kupić opóźniacz wytrysku, też można, no. Ale te trzeba się modlić przede wszystkim, tak? Szukać Bożego prowadzenia wobec sfery seksualnej mojej żony, bo jej przestrzeń ma być dla mnie number one. Dla kobiet seks jest darem, więc ona musi nauczyć się brać. Bo kobieta, ona darowuje siebie. Kobiecie jest łatwo darować siebie. Łatwiej niż mężczyźnie, bo mężczyzna jest biorcą. Ona darowuje siebie. Jest dużo kobiet, które w ogóle nie mają orgazmów na przykład w małżeństwach. A jak mają jakiś, proszę ciebie, to potem opowiadają o tym na imieninach, urodzinach. O, orgazm miałam. Naprawdę, co się stało? No nie wiem, właśnie nie wiem. Przebadano w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, od strony socjologicznej różnego rodzaju kobiety. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że grupą kobiet, która ma największą satysfakcję seksualną, stałą, są odrodzone z Bożego Ducha chrześcijanki. Mające stałych partnerów, rozumiesz? Różne grupy społeczne badano. Różne grupy. Chodzi o to, że kobieta, ona musi nauczyć się brać, czyli ona też w pewnym sensie musi zastosować seksualność mężczyzny dla siebie. I ona musi to stworzyć w swojej wyobraźni. Nie może być jedynie w tym miejscu pasywności, bo ta pasywność będzie działać na jej niekorzyść. Rozumiesz? Na jej niekorzyść. Nie ma w ogóle, wiesz, leży placek na stole i krój tam mnie. No, jakiś ruch. Tak? Masz inną formułę seksualną, bardziej rozłożoną emocjonalnie, tak? Ale więc się módl, żeby być różnego rodzaju, umówmy się o umiejętność brania dla siebie. Rozumiesz? Nie będzie problemu, żeby tego faceta do siebie przyciągnąć, ale teraz bądź taka, aby tobie było dobrze. Bo ty potrzebujesz nauczyć się brać od niego. Wzajemne zaufanie, otwarcie, działanie poza wszelkimi kompleksami, odważne eksperymentowanie, to są rzeczy, z którymi życie seksualne jest ściśle związane. Otwieramy się na siebie, pozbywamy się kompleksów, odrzucamy jakieś dziwne, pruderyjne rzeczy, które zostały w nas wtłoczone przez kulturę, przez religię, przez lęki. Rozumiecie? Odrzucamy to wszystko. Jak to robimy? Poprzez przebywanie z Bogiem i poprzez śmiałe wystąpienie. Wszędzie śmiałe wystąpienie będzie błogosławione. W życiu seksualnym również, w małżeństwie. Śmiałe wystąpienie. To jest seksualna baza. Musimy w małżeństwach, na poziomie seksualnym tworzyć spójnie różnego rodzaju. Przyglądać się na siebie nawzajem i wiedzieć, że tworzymy coś naszego, własnego, bardzo indywidualnego. Musimy nauczyć się taką rzeczą cieszyć, taką rzecz rozwijać, dziękować za nią Bogu. Musimy w małżeństwach, należy poznawać swoje potrzeby i marzenia seksualne. O tym trzeba rozmawiać. Do tych rzeczy należy zacząć się dotykać. To będzie stymulować. Rozumiecie? To będzie ubogacać.
Nawet jeżeli to będzie miało śmiesznie wyglądać na różnych odcinkach. O, tyle czasu jesteśmy małżeństwem i my teraz rozmawiamy o takich sprawach. No tak. Może właśnie trzeba porozmawiać, może dowiedzieć się o tym, czego marzysz, o tym, o czym marzysz. A może będziesz musiał zamknąć oczy i powiedzieć żonie, o czym marzysz. A może nigdy nie powiedziałeś, bo byłeś taki twardy i mocno tak chodzący w Duchu Świętym. A może powiedz. A może ona też tego chce. A może spróbujecie, a może się pośmiejecie. A może z tego jakaś głupawka wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wiecie, co będzie ważne? Że to was zbliży do siebie. To was do siebie zbliży. To was zbliży. Nawet jeśli z tego jakaś głupawka wyjdzie, to to będzie wasza głupawka. To będzie część waszej historii. Część historii waszego małżeństwa. Część historii waszej miłości. Będziecie sobie o tym potem wzajemnie opowiadać i to będzie coś, co was do siebie będzie pociągać. Rozumiecie, jak to działa? Zawsze tak było, jest i będzie. Musicie się znać. W małżeństwach trzeba się znać. Znać się. Trzeba zobaczyć siebie nawzajem, jaka jest ona, jaki jest on, jakie rzeczy lubią, na jakich rzeczach im zależy. Trzeba się zgrać. Rozumiecie? To coś będzie dla was wieczne. Życie seksualne, ono może być w jakichś okresach czasu słabsze. Ale to są rzeczy związane ze zmęczeniem fizycznym. To są rzeczy związane z tym, że jakaś jest nieobecność, że gdzieś się działa w różnych miejscach, że nie widzi się razem, ale tylko wtedy. Rozumiesz? Możesz odkładać życie seksualne na czas, kiedy, nie wiem, pojedziesz się, będziesz gdzieś modlił, czy coś, nie wiem, jakkolwiek, ale normalnie życie seksualne potem wraca do normy. Cały czas, cały czas, cały czas, do końca dni, do grobowej deski. W niebie już nie będzie seksu, rozumiesz? Więc tu trzeba temat w ogóle wyczerpać. Tam nie będzie seksu, nie będzie różnego rodzaju pragnień takich, bo będą inne ciała, tam nie będziesz w ogóle myślał o seksie, rozumiesz, bo będziesz zasuwał na poziomie kwantowym człowieku. Zmniejszał się, powiększał, przenikał przestrzeń, zasuwał 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Gdzie tu seks? Przy tej szybkości? Rozumiesz? Inne ciała. Seks jest dla tych ciał. Dla tych. Dla tamtych nie będzie. Za pomocą życia seksualnego możesz dorobić sobie do korony. Rozumiesz? Możesz podkręcić miłość. Możesz podbudować swoje życie. Być lepszym człowiekiem. Lepszym. Przez to, że w małżeństwie jest zdrowe życie seksualne, ludzie są lepszymi przyjaciółmi dla siebie nawzajem, są lepszymi braćmi, lepszymi siostrami, lepszymi kaznodziejami, lepszymi pracownikami, lepszymi biznesmenami. Lepszymi. A więc pośrednio życie seksualne przynosi sukces wielu dziedzinom, za które w przyszłości będziesz odbierał nagrody od Boga. Warto się ciurlać prawidłowo w małżeństwie? Warto. Aleluja. I to trzeba zrozumieć, że to tak działa. I zrobić sobie robotę na poziomie główki. Paweł mówi tak. Tylko na czas postu i modlitwy odpuszczać. Wstajmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za bliskość, za życie seksualne w małżeństwach.
Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem prawdy, że Ty jesteś Bogiem światła. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Ty pokazujesz nam, jak funkcjonują duchowe prawidła, jak funkcjonują fizyczne zasady na tym świecie. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, za małżeństwa w Kościele i w Zespole Apostolskim. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że Twój Święty Duch przenika każde małżeństwo. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty poruszasz tych, którzy szukają mężów i żon teraz i układasz prawidłowo ich poglądy w dziedzinie seksualnej. Ojcze, dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. My otaczamy krwią Jezusa każde życie seksualne w małżeństwie, w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim Obóz Boży. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy bezpieczeństwo dla życia seksualnego. My ochraniamy życie seksualne od każdej demonicznej siły, która w jakikolwiek sposób próbowałaby je wypaczać, niszczyć i rozbijać. My w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiamy ochronę aniołów dla życia seksualnego. My ogłaszamy, że zły nie dotknie dziedziny bliskości w małżeństwach. W imieniu Jezusa. Amen.